Paweł Leszkowicz, jestem wykładowcą akademickim i niezależnym kuratorem sztuki. Z Łaźnią współpracuję od ponad 20 lat, a więc razem z nią obchodzę 20-lecie. Jeszcze kiedy Łaźnia nie była instytucją publiczną, ale czymś fenomenem tworzonym przez artystów z Gdańska, to obserwowałem działalność tej instytucji. Łaźnia jest jedyną instytucją w Polsce, z którą się czuję związany osobiście. Z tego powodu, że realizowałem tutaj wystawy jako kurator, jestem w tej chwili w radzie tej instytucji, a więc moim podstawowym życzeniem jest to, abyśmy przetrwali i przeżyli następne 20 lat. Ja osobiście i ta instytucja, i abym z nią w jakiejś formie współpracował za 20 lat. Ja chciałem również podkreślić, że Łaźnia jest bardzo ważną instytucją, jeżeli chodzi o historię sztuki queer i takich wystaw LGBT w Polsce. Ja tutaj organizowałem wystawy Miłość i Demokracja, organizowałem, Karolina Brygła miała tu swoją wystawę wokół projektu Niech nas zobaczą. W związku z czym był to zupełnie okres inny w historii Polski, gdy było więcej wolności w instytucjach wystawienniczych, było więcej wolności obyczajowej, można tak powiedzieć, i robiło się wystawy o miłości i o sztuce, seksie i erotyce, a nie o Polsce i patriotyzmie. I to jest moje życzenie co do Łaźni, abyśmy przeżyli ten trudny okres obecnie i żebyśmy za kilka lat znowu mogli w Łaźni robić wystawy o miłości i demokracji.